człowiek jest wolny, to jest szczęśliwy. On nie musi kłamać, on nie musi udawać. Takim był Orban. Uczył ludzi być wolnymi wewnątrz, a nie każdy to potrafi. Jo likimas po karo iš tikrųjų yra sudėtingas. Jis nesutiko savo disertacijos nostrifikuoti, nes reikėjo laikyti marksizmo ir komunizmo pagrindų egzaminą. Ir automatiškai tai Ordai buvo visiškai priešinga pozicija ir jis to atsisakė. Todėl ir buvo toks, sakyčiau, neįvertintas. Kad jo tas visas turimas mokslinis laipsnis liko kažkur tai prieškario metais. Ir aš ir atėjau į istorijos archyvą ir tenais kaip tik jau radau Ordą dirbantį. Orda buvo to skyriaus protas. Nebuvo tokio klausimo, kur jis negalėdavo atsakyti. Przede wszystkim on miał dwa zespoły. Młodzież szła za nim po prostu. To było takie jakieś, no, nawet trudno opisać dlaczego. Dlaczego, czy jego wiedza bardziej, czy jego osobowość, jako osobowość. On był taki trochę oczywiście zaniedbany, oczywiście. On na to wszystko nie zwracał uwagi. Wilniarin z wyboru, humanista integralny, człowiek paradoksu. Tak określali Jerzego Ordę ci, którzy mieli okazję go bliżej poznać. On sam, jeszcze w okresie międzywojennym, nazwał siebie anarchistą w duchu świętego Augustyna. A święty Augustyn ten anarchizm zamknął w bardzo krótkiej zasadzie: kochaj i rób co chcesz. Kochaj i czyń co chcesz jest zdaniem świętego Augustyna, które wydaje mi się bardzo prosto się interpretuje, bo człowiek, który kocha, nie może czynić źle. Pozornie tylko wydawałoby się, że czyń co chcesz, to znaczy korzystaj ze swojej wolności niemal w sposób samowolny. Jest zupełnie odwrotnie, bo ktoś, kto kocha, będzie czynił tylko dobro i kochaj i czyń co chcesz, to znaczy w imię miłości czyń dobro.